Witam, witam. Dzisiaj mam do zaproponowania wzór na czapkę Sky z psiego patrolu. Tutaj proponuję do wyboru albo z noskiem przyszytym na golfie dorobionym na szyję lub z noskiem bezpośrednio na czapce przy oczach. Wzór na golfik do tych i innych czapek przedstawię na osobnym wideo. Kiedy będzie już aktywny, kartę umieszczę u góry nad filmem. W tym miejscu też chciałam podziękować wszystkim za to, że chcecie mnie oglądać i za wszystkie gesty sympatii, czyli komentarze i kciuki w górę. Zaczynamy. Podstawa czapki. Nabieram 60 oczek łańcuszka, ale tak naprawdę powinniśmy się tu sugerować obwodem głowy i dostosować ilość oczek potrzebną na odpowiedni rozmiar czapki. Przerabiam niepełnymi słupkami, czyli tak jak tu widać, 16 rzędów na wysokość. Po zrobieniu pierwszego rzędu przechodzę do rzędu drugiego, ale robię na ślimaczka, czyli w koło, zaznaczając sobie tylko miejsce, gdzie jest początek następnego rzędu. Będę teraz robić elementami ściągacza, z tym, że wbijam się tylko i wyłącznie od góry w bok niepełnego słupka z poprzedniego rzędu. I robię tak z każdym następnym niepełnym słupkiem. Staram się w każdej czapce pokazywanej przeze mnie w kolejnych filmikach użyć innego rodzaju ściegu, aby można było je stosować zamiennie i wybrać sobie, który najbardziej odpowiada do naszej czapki. Ten rodzaj wzoru gwarantuje nam, że czapka będzie bardzo ciepła i dosyć gruba i będzie chroniła przed zimnem. Tak wygląda lewa i prawa strona czapki. Jak widać, jest dodatkowa warstwa na lewej stronie. Po przerobieniu odpowiedniej wysokości przechodzę do redukcji. U mnie w 17 rzędzie robię 4 niepełne słupki i redukcję, powtarzam 10 razy, ale jeżeli zwiększamy lub zmniejszamy ilość oczek na okręgu, na przykład będzie 80, to robimy redukcję tak, by element do powtórzenia był 10 razy, czyli 80 to jest 8 niepełnych słupków, czyli robimy 6 oczek plus redukcja i powtarzamy to 10 razy. Analogicznie później zmniejszamy o jedno oczko w każdym elemencie do powtórzenia w każdym kolejnym rzędzie. Czyli teraz w 18 miałam 3 niepełne słupki i redukcję. W 19 2 niepełne słupki i redukcję powtórzone 10 razy, w 20 1 niepełny słupek i redukcję powtórzone 10 razy i następnie 10 samych redukcji, a dodatkowo robię jeszcze w następnym rzędzie 5 redukcji, by zamknąć otwór na czubku czapki. Tak wygląda końcowy efekt tego elementu. Teraz przechodzę do dorobienia nauszników. Włóczką jasny róż zaczynam w miejscu, gdzie był początek mojej robótki. Robię 2 oczka łańcuszka i 13 niepełnych słupków, wbijając się w bok niepełnego słupka z poprzedniego rzędu. W międzyczasie, w miarę możliwości, maskuję nitki. Zawracam. I robię teraz na lewej stronie 2 oczka łańcuszka i teraz będę robić odwrotnie, czyli od dołu robótki wbijam się w bok niepełnego słupka i przerabiam następny niepełny słupek. Tak jak tutaj widać na filmie. I przerabiam 13 oczek. Odwracam i teraz już przechodzę do redukcji. 2 oczka łańcuszka, redukcja, 8 niepełnych słupków, redukcja i 1 słupek. Rząd czwarty, 2 oczka łańcuszka jako brzegowe,
redukcja, 6 niepełnych słupków, redukcja i 1 niepełny słupek. Rząd 5. 2 oczka łańcuszka, oczywiście nawracamy. Redukcja, 4 niepełne słupki, redukcja i 1 niepełny słupek. Nawracamy rząd 6. 2 oczka łańcuszka, redukcja, 2 niepełne słupki, redukcja, 1 niepełny słupek. Rząd 7. 2 oczka łańcuszka, 2 redukcje i 1 niepełny słupek. Mamy w tej chwili zakończenie nałożnika i przechodzimy teraz do zrobienia sznurówek, troczków. Ja przerabiam następne przynajmniej 10 rzędów w taki sposób, że 2 oczka łańcuszka i 3 niepełne słupki, nawracam i robię tak samo. Zachowując tylko chronologię co do strony, bo na prawej stronie robię od góry, wbijając się w niepełny słupek poprzedniego rzędu, a na lewej stronie wbijam się od dołu. I to jest tylko ta różnica. I robię tyle, ile potrzebuję według własnego uznania. Na razie jest to tylko połowa sznureczka. Tak on wygląda z prawej i z lewej strony. Przechodzę teraz do robienia dalej. Nazwijmy to chusteczką, która jest pod googlami Sky. Robię je w kolorze jasnego różu. W miejscu, gdzie zaczynałam nauszniki, w tej chwili dobieram dodatkowo oczka, przerabiając na tej samej zasadzie co całą czapkę, czyli w bok z rzędu o kolorze różowym. Tak jak widać to tutaj na filmie. W sumie wyjdzie tutaj 14 oczek. W następnym rzędzie przerabiam już półsłupkami, robiąc tam i z powrotem, aż do następnego brzegu. Mi wyszło tutaj 64 rzędy, ale w sumie korygujemy to według potrzeby, a nie według tego, co ja tu podaję. Czyli sprawdzam, przykładając fizycznie do mojej czapki miejsce, gdzie to będzie przyszyte, czyli przez czubek do drugiej jej strony. Z tyłu czapki zostawiam 12 oczek przerwy pomiędzy nausznikami i w 13 oczku zaczynam wrabiać drugi nausznik. Łączę teraz te dwa elementy w taki sposób, jak tutaj widać, przerabiając półsłupkami, a następnie po zawróceniu na lewej stronie przerabiam już niepełnymi słupkami, zaczynając od 2 oczek łańcuszka i 13 niepełnych słupków, czyli dokładnie tak jak poprzednie nauszniki, i robię dokładnie tak samo jak drugą stronę, przymierzając, czy wychodzi mi równo. Przechodzę teraz do oczu. Najpierw robię kolorem brązowym, ale w innym odcieniu niż kolor czapki. Jeżeli mam ciemniejszy, to ciemniejszy, jeżeli mam jaśniejszy, to jaśniejszy. Ja tutaj pokazałam obydwie opcje. Tak więc, zaczynamy od magicznego ringu z 6 półsłupków. W drugim rzędzie 6 rozszerzeń mamy 12. W trzecim rzędzie 1 półsłupek i rozszerzenie powtórzone 6 razy mamy 18. W czwartym rzędzie 2 półsłupki i rozszerzenie powtarzamy 6 razy, mamy 24. W piątym rzędzie 3 półsłupki i rozszerzenie razy 6 mamy 30. W szóstym rzędzie 4 półsłupki i rozszerzenie powtarzamy 6 razy, mamy 36. W siódmym rzędzie 5 półsłupków i rozszerzenie powtarzamy 6 razy, mamy 42. I w ósmym rzędzie 6 półsłupków i rozszerzenie razy 6, mamy 48. I to jest koniec. W dokładnie taki sam sposób robimy oko, część białą, tylko przerabiamy od pierwszego do czwartego rzędu, a później dorabiamy jeszcze niepełny rząd piąty w kolorze czarnym. Robimy tylko 20 w sumie półsłupków, licząc włącznie z rozszerzeniami. Źrenice zaczynamy od koloru czarnego
i przerabiamy tak jak kolorem brązowym oczy, dwa pierwsze rzędy. Następnie zmiana koloru na różowy i przerabiamy jeden rząd w koło, jest to trzeci rząd z brązowych oczu. Mam 18 oczek w koło. Przy oczach zawsze robię w ten sposób, że to co w jednym oku jest prawą stroną, w drugim oku jest lewą stroną. W ten sposób uzyskuję symetryczność. Zszywam oczy po kolei, brązowe jednakowo, prawa jest prawą. Natomiast zaczynam od źrenicy, którą przyszywam do białej części oka, a następnie to przyszywam do brązowej części oka. Robiąc to tak, jak tutaj widać na filmie, aby uzyskać taki efekt. Dodatkowo mogę wyszyć białym w ranciku źrenicy tak zwany błysk plus jeszcze brwi na brązowym kolorze. Uszy. Zaczynam od nabrania 12 oczek łańcuszka. Następnie robię 2 oczka łańcuszka, czyli oczka moje brzegowe i niepełnymi słupkami robię następne 12 oczek. Przerabiam tak 6 rzędów, pamiętając o zmianie strony. Na prawej stronie przerabiam od góry, na lewej wbijam się w bok niepełnego słupka od dołu. Sposób wcześniej już omówiony. Po 6 rzędach robię natomiast loczek na uszach. Jestem na lewej stronie i po nabraniu 2 oczek łańcuszka przerabiam, tak jak tu pokazuję, w poprzedni rząd, poprzednie załamanie, jeszcze raz niepełnymi słupkami, tak jak tutaj to widać. Przerabiam do końca, nawracam i w tym samym rzędzie robię dokładnie tak jak poprzednio w czapce. Ten element z powtarzaniem robię albo jeszcze jeden, albo dwa razy, w zależności ile chcę mieć tych loczków. I kończę robiąc jeszcze 3 rzędy, tradycyjnie jak w czapce, gdzie ostatni rząd sam mi się wywija na wierzch. Grzywka natomiast to nabranie 8 oczek łańcuszka i przerabianie niepełnymi słupkami. I po 3 rzędach, kiedy jesteśmy na lewej stronie, robimy dokładnie te same załamania co przy uszach. Tutaj zrobiłam 2 razy, plus jeszcze dodatkowo 2 rzędy tradycyjnie. Z elementów twarzy został mi jeszcze pyszczek. Zaczynam od nosa kolorem czarnym, magiczny ring z 6, 6 rozszerzeń. W 2 następnych rzędach robię po 12 półsłupków w koło. Zmieniam na kolor jasny brąz. Tu w moim przypadku jest zupełnie inny odcień niż używałam przy czapce. I robię dalej. Półsłupek i rozszerzenie. Powtarzam ten element 6 razy, mam 18. Następny rząd, 2 półsłupki i rozszerzenie powtórzone 6 razy, mam 24. Dalej, 7 półsłupków i rozszerzenie. Powtarzam ten element 3 razy, mam 27. Następny rząd, 7 półsłupków i rozszerzenie. Dalej, element do powtórzenia to 8 półsłupków, rozszerzenie robię 2 razy i zakończam jednym półsłupkiem. Mam 30. Następny rząd, 7 półsłupków, rozszerzenie i zaczynam element do powtórzenia 9 półsłupków i rozszerzenie 2 razy. Zakończam 2 półsłupkami, jest 33. Rząd następny, 7 półsłupków, rozszerzenie i element do powtórzenia 10 półsłupków, rozszerzenie robię 2 razy i zakończam 3 półsłupkami, mam 36. Aby teraz zamknąć dół pyszczka, ze względu na to, że nie przyszyję do
materiału, który ma dziurki, żeby mi się watelina nie wysypała, robię redukcję. Tak więc w następnym rzędzie 4 półsłupki i redukcja 6 razy jest 30. Dalej 3 półsłupki i redukcja powtórzone 6 razy jest 24. 2 półsłupki, redukcja powtórzone 6 razy jest 18. 1 półsłupek i redukcja powtórzone 6 razy jest 12. I 6 redukcji zamykam. Oczywiście w międzyczasie wypełniając niezbyt dużo i niezbyt ściśle, aby ta czapka była lżejsza i nosek mięciutki. Binokle robię kolorem ciemny róż, może być lila. Zaczynam od magicznego ringu i przerabiam na nim 12 niepełnych słupków. Następnie robię 12 rozszerzeń w taki sposób, że przerabiam, wbijając się w bok poprzedniego niepełnego słupka istniejącego już, a narzutem dla mnie jest zrobiony w otwór pomiędzy metodą tradycyjną niepełny słupek i robię tak na zmianę. Dalej rząd robię w taki sposób, że przez dwa pierwsze istniejące niepełne słupki wbijam się w bok, a następnie w otwór pomiędzy i robię trzeci niepełny słupek. W taki sposób powtarzam 12 razy i uzyskuję 36 oczek. Teraz wbijam się tak, jakbym robiła na lewej stronie robótki, czyli od dołu każdy bok niepełnego słupka i przerabiam 36 oczek. Tworzy mi się ładne zagięcie. W tym przypadku każdy rząd zaczynam dwoma oczkami łańcuszka i od nowa zaczynam okrąg, nie robiąc na ślimaczka. Ostatni element do wydziergania to troki do binokli. Robię je więc w takim samym kolorze. Nabieram 4 oczka i przerabiam w taki sam sposób, jak robiłam końcówki do nauszników, czyli zaczynam od 2 oczek łańcuszka i później przerabiam 3 niepełne słupki, wbijając się w bok. W zależności od tego, czy to jest prawa, czy lewa strona, wbijam się albo od góry, albo od dołu. Kiedy zrobię dokładnie taką samą długość, jak robiłam jasnym różowym, przechodzę do robienia półsłupkami. Tu również sprawdzam długość, przykładając po prostu do czapki. Troki muszą być trochę dłuższe niż chusteczki pod binokle, gdyż u nasady nauszników trzeba ją wywinąć na wierzch, w taki sposób jak tutaj widać. Zakończam całą długość takim samym ściegiem, jak zaczynałam na początku. I zostaje teraz poprzyszywanie wszystkich elementów. Przyszywam oczy i nosek, przyszywam grzywkę pod chusteczką, a następnie zeszywam razem końcówki nauszników i troki lewą stroną do siebie. Przeszywam przez całą długość. Następnie doszywam binokle i przyszywam całą chusteczkę jasnoróżową do podstawy czapki. Doszywam również uszy za trokami ciemnoróżowymi i wyszywam uśmiech mojej Sky. Jeszcze tylko pomponiki, albo gotowe, kupione, albo zrobione przez siebie. W karcie u góry umieszczam filmik, gdzie pokazywałam, jak zrobić taki pomponik. Taki to jest efekt końcowy. Mam nadzieję, że wzór przypadł Wam do gustu. Zgodnie z obietnicą, następny filmik jest o golfie, czyli a la szaliczku do tej czapki i do innych, bo to jeszcze nie jest koniec serii z czapkami. Chętnie przyjmę propozycje, jakie je wzory miałabym wykonać.
nie tylko czapek, ale i maskotek lub innych rzeczy. Szykuje się też coś z szydełkiem tunezyjskim. Jeżeli jesteś subskrybentem mojego kanału i masz wciśnięty dzwoneczek, na pewno tego nie przeoczysz. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Jeżeli się podobało, zapraszam po więcej.